Dzieci. Już bowiem za pusty każdy maszop musiał się stawić u szyfra na uroczyste zeszywiny z gotową, wyznaczoną mu podczas maszopskiej narady częścią wielkiego niewodu, zwanego po kaszubsku Laskornem. Jeszcze tego kraśniaka trzeba zawinąć na szczęście, żeby ryba szła w sieć. Jedziemy na mysze, na bańsi węgłyże, na to wiedzimy, że... No i szczodrze oblać zeszyty Laskorn tęgim piwem. Z morzem pełnym grozy i tajemniczości nie ma żartów. Jego laskę warto zdobyć, choćby zabobonnymi praktykami. Zima poszła do morza. Nadchodzi okres polowów. Cała maszoperia wyruszyła z Laskornem na brzeg. Czas zabrać się do rybackiego dzieła. Aby jednak łowić całkiem bezpiecznie, opłaci się na wszelki wypadek przywiązać do sieci czerwoną wstążeczkę. To uchroni Laskorn od uroków rzucanych przez czarownice, których podobno nie brakowało w żadnej nadmorskiej wiosce. Rybacy na morze, póki są ryby, bo ryby nie rosną jak w lesie grzyby. Wiele trzeba wysiłku i wprawy, aby je zagarnąć niewodem. Długa lina zakotwiczona na brzegu przytrzymuje jedno z dwóch skrzydeł Laskornu. Maszopi ostrożnie zarzucają sieć wiązaną w długie zimowe wieczory. Czy Bałtyk okaże się dziś czowrobliwym ojcem, czy zawistnym ojczymem? Da chleb, czy przedłuży nędzę przednówka? Sieć poszła w wodę. Łódź zakreśli teraz ogromny luk. Z liną umocowaną do drugiego skrzydła niewodu rybacy wracają ku brzegowi. Szyper pilnie śledzi znoszoną prądem sieć. Wiekom doświadczeń zawdzięczają maszopi nieomylny rytm współdziałania. Hau, ruk, ho, raza. Hau, ruk, ho, raza. Razem w ciężkim trudzie ciągną rybacy niewód. Na znak szypra sprawne ręce chwytają zakotwiczoną linę. Ciężko. Będzie w sieci ryb jak w lesie szyszek. Przydadzą się i kobiece dłonie. Matnia podchodzi już pod brzeg. Nad Bałtykiem Zielonym biale stoją obloki. Wyciągają maszopi Laskorn z toni głębokiej. Odejdźcie, nakazuje szyper. Bialki i dzieci zgodnie z prastarym zwyczajem odchodzą, by nie urzec spojrzeniami cennej srebrnoludzkiej zdobyczy. Magia trwa.
Pierwszą większą rybę wyjętą z sieci szyper zabija karkulicą. Na pomyślność, na władanie człowieka nad morską tonią. Maszoki sami wybierali ryby z sieci, układali je w plecionych karzniach. Dopiero w ten czas wracały rybaczki. Brały kosze na zgięte plecy. Niosły je do okolicznych wsi, do niemieckich handlarzy w Pucku, pochylone, niepewne, czy uda im się sprzedać ryby, czy wrócą do domu z jakim groszem, którym będą mogły wykupić swoje hecze z rąk nieproszonego, upartego gościa głodu. Tak było. W chmurny horyzont rybaczki szły po kolei, a skępy Rozewia blizą lśniła im gwiazda nadziei. Ta sama, która nam dzisiaj tu nad przystanią lśni nową. Wspomina szyper, wpływając do portu Władysławowo.